Ostatni weekend maja mieszkańcy Grudziądza mogli spędzić na trawie. Nie na zwykłej, bo umieszczonej w centrum miasta na rynku głównym. Na pytania skąd pomysł i czy trawa zostanie na dłużej, odpowiedziała naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji, pani Małgorzata Sadowska-Rodziewicz. Skąd pomysł, aby zorganizować piknik na rynku? Pomysł zaczerpnęliśmy z Torunia, ponieważ uczestniczymy też w wydarzeniach, które mają miejsce w regionie i pomyślałam, że fajnie by było taką trawę rozłożyć na rynku głównym w Grudziądzu i zaprosić mieszkańców na majówkę na trawie. Stąd pomysł. A jakie atrakcje przygotowano dla mieszkańców? Dzisiaj jest główny dzień majówki, czyli śniadanie na trawie. Zaprosiliśmy wszystkich, którzy chcieliby śniadanie zjeść właśnie na trawie, przyjść z koszem piknikowym. Albo po prostu przyjść i kupić tutaj śniadanie, bo jest taka możliwość. Mamy sprzedaż ekologicznej żywności. Mamy warsztaty ekologiczne dla dzieci. Jesteśmy już po treningu z Marleną Wawrzyniak, z najsilniejszą Polką. Jesteśmy też po koncercie szkoły muzycznej. Będą pokazy zumby, a wieczorem kino letnie pod gwiazdami. Dwa filmy od 21:00. Filmy Nietykalni i Niemożliwe. A jutro atrakcje dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Trawa bardzo spodobała się mieszkańcom. Czy zostanie na dłużej? No trawa zostanie do jutra, do godzin wieczornych. Chcielibyśmy, żeby ta impreza wpisała się na stałe w kalendarz naszych imprez kulturalnych w miasta. Dlatego myślę po dzisiejszej frekwencji, że będzie to miało miejsce w przyszłym roku i powtórzymy i będą kolejne edycje. No niestety trawa nie może zostać dłużej, bo wymaga pielęgnacji, a chcemy po prostu doprowadzić do takiej sytuacji, że mieszkańcy będą czekać na tą imprezę i że możemy już dzisiaj powiedzieć, że impreza spodobała się, patrząc na tych wszystkich, którzy przyszli, uczestniczą w tej imprezie, całe rodziny, przychodzą w godzinach wieczornych, co wczoraj zauważyliśmy, żeby brać udział aktywnie, a to jest dla nas najważniejsze. Akcja jest wpisana w akcję Haszgru, czyli jeżeli ktoś przyjdzie rano, weźmie udział w imprezie, dostaje koc, na który może rozłożyć się na trawie i wypocząć. Na sobotnim pikniku zwrócono szczególną uwagę na ekologię oraz zdrowie. Możliwy był udział w ekologicznych warsztatach dla dzieci, budowanie domków dla owadów oraz zakup ekologicznej żywności. Przyjechaliśmy po raz pierwszy, bo to jest pierwsza chyba impreza w Grudziądzu. Dostaliśmy zaproszenie i przyjechaliśmy z bioproduktami z Pokrzydowa. Bio, czyli zdrowe, bez żadnych konserwantów? Dokładnie tak. Wszystko jest produkowane bez chemii, bez żadnych dodatków, 100% razowe, mielone. Mąka jest mielona na kamiennych żarnach, tak jak kiedyś dawniej bywało. Jeśli chodzi o zdrowie, to chętni mogli wypełnić formularz na badanie potrzebne do oddania szpiku kostnego, sprawdzić ciśnienie krwi oraz poziom saturacji. Jak Ci się podobał dzisiejszy piknik? Było bardzo fajnie, bardzo ciekawy, oryginalny pomysł. Dotychczas nie spotkałem się z taką inicjatywą w innych miastach, także naprawdę duży plus dla władzy Grudziądza. Jesteś za tym, aby takie pikniki były organizowane częściej? Z pewnością, ponieważ to ożywia starówkę, która wymarła w ciągu kilku ostatnich lat niestety, także no, to jest bardzo dobry pomysł. A co Ci się spodobało najbardziej w dniu dzisiejszym? Podejrzewam, że poranne śniadanie na trawie było bardzo fajną inicjatywą, no ale także to kino letnie może być bardzo fajne. Thank you.
Dziękuję.